nauczycielów dzisiaj w podręcznikach szkolnych nie znajdziemy tej rocznicy, a niewielu nauczycieli ma odwagę o niej mówić. Ale dzisiaj 16 stycznia, czyli kolejna rocznica wyzwolenia Radomska i ziemi radomszczańskiej spod okupacji niemieckiej. Dzisiaj Lewica, ale widzę, że władze miasta też uczciliśmy tą rocznicę, złożyliśmy kwiaty, znicze na groby nieznanego żołnierza. Za chwilę nasza delegacja pojedzie również na zbiorową mogiłę żołnierzy polskich i radzieckich na cmentarzu nowym. Natomiast we wszystkich gminach powiatu radomszczańskiego działacze Lewicy, członkowie Nowej Lewicy palą znicze na grobach żołnierzy i partyzantów oraz w innych miejscach pamięci narodowej związanych z II wojną światową.